Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro nadal będziemy w zasięgu układu niskiego ciśnienia. Niż rozbuduje się nad Niemcami i bardzo szybko popsuje pogodę w Polsce, bo będzie mu towarzyszył zestaw frontów atmosferycznych. A to oznacza, że przez cały dzień na obszarze naszego kraju zachmurzenie będzie całkowite, bez przejaśnień i wszędzie ma padać. Na północnym wschodzie oraz w górach popada śnieg z deszczem i śnieg, a w pozostałych regionach deszcz. Opady będą słabe lub umiarkowane, ale na drogach może być bardzo ślisko. Dodatkowo wiatr jutro będzie bardzo silny, na niźnach w porywach dochodził będzie do 80 km na godzinę, a wysoko w górach nawet do 100. Na Bałtyku sztorm do 10 stopni w skali Beauforta. Z południa napływać zacznie nieco cieplejsze powietrze i spodziewamy się jutro od 4-5 stopni na północy Polski do 10 w południowo-zachodnich regionach. Sprawdźmy, jak będzie u nas. Noc na Dolnym Śląsku pogodna i bez opadów, z lokalnymi przejaśnieniami i z temperaturą od zera w Kłodzku do 2 stopni we Wrocławiu i w Legnicy. Jutro już od rana w naszym regionie bardzo dużo chmur, zachmurzenie całkowite, bez szansy na słoneczne chwile, a dodatkowo z opadami deszczu. Pogoda nie poprawi się też w trakcie dnia, w godzinach popołudniowych. Nadal w całym województwie zachmurzenie całkowite, brak przejaśnień i wszędzie opady deszczu lub mrzawki. Do tego bardzo silny, przenikliwy wiatr, a na termometrach od 6 stopni w Kłodzku do 10 w Legnicy i we Wrocławiu. Na barometrach jutro 997 hektopaskali, ciśnienie będzie niskie i może jeszcze spadać. Wiatr południowy umiarkowany i silny, do 80 km na godzinę, a w Sudetach nawet do 100. Biometr pozostanie niekorzystny, front atmosferyczny, opady i porywisty wiatr negatywnie wpływać będą na nasze samopoczucie, warunki drogowe złe. W opadach drogi będą mokre, śliskie, a do tego jeszcze mocniej powieje, zatem uważajmy podczas jazdy. I to już wszystkie informacje o pogodzie. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.